So. And also many of the foods Evelyn's already mentioned, when eaten in combination with each other, stop the digestive process. Wiele z tych substancji spożywczych, które Evelyn wymieniła, jeżeli znajdują się w pewnych, razem z sobą, w pewnych proporcjach, zatrzymują system trawienny. One type of food will require a certain type of acid to break it down. Jedna z żywności potrzebuje, powiedzmy, ten rodzaj kwasu, żeby ją rozpuścić. And another food will specifically block the production of that acid. I inne pożywienie zablokuje produkcję tego kwasu. So you take like milk with something else, and then the stuff stays in you for 2 days because it can't digest. Czyli na przykład zjesz coś tam, popijesz mlekiem i to zatrzymuje się w żołądku na 2 dni, bo nie może zostać strawione. And the other group that comes a little together with the milk. Inna grupa, która jest związana jak gdyby z mlekiem. It's egg. To jajko. Everybody knows that if you eat a lot of egg. Wiesz, że jak jesz dużo jajka, this can balance your cholesterol. To może wpłynąć na ilość cholesterolu. An egg, my friends. Jajko, moi przyjaciele. Is the period of the chicken. To okres kury. When you are ready, so, you could make some bread. Okay, let me finish this group. So the other group is fish and things that come from the ocean. Kolejna grupa to ryby i owoce morza. They are in another dimension. Są w innym wymiarze, w innej sferze. They are not so bad for your body. Nie są takie złe dla organizmu. You could eat fish. Mógłbyś jeść ryby. If they come from the deep ocean. Jakby były brane z głębokiego morza. Clean water. Czystej wody. It's okay. W porządku. Your body doesn't need a lot. Ciało nie potrzebuje tak dużo. To break down that thing. Żeby to rozpuścić. That's why Japanese people. Dlatego Japończycy. Used to live longer. Żyją dłużej. There is a lot of Japanese. Jest. I was in Japan 3 times already. Byłam 3 razy w Japonii i spotkałam wielu Japończyków. And for them it's very normal to live 150 years. Dla nich żyć 150 lat jest czymś normalnym. I met a Japanese. Spotkałam Japończyka. That she was 130. Miała 130 lat. And she was okay. Dobrze się czuła. And she said that this is normal. Powiedziała, to nic nadzwyczajnego. Maybe this is not going so public. No, nie jest to tak rozpowszechniane. But there is a lot. Ale jest ich wielu. And they basically eat fish. Szczególnie they jedzą eat a lot of starch too with the rice. Jedzą yeah. Skrobie, but their rice głównie ryż. The water, So the problem with fish. Problem, jeżeli chodzi o ryby, is the pollution. To zanieczyszczenie. Most of ocean are very polluted. Większość oceanów jest zanieczyszczona. And they catch the fish close to the coast. Ryby są łapane blisko brzegu. And also they have farm fish. Oczywiście ryby są też hodowane. That is little tanks. To są małe takie przestrzenie wodne. That they give a special food for the fish to grow quick. Ryby karmi się dodatkowym jedzeniem, żeby szybko rosły. And fish absorb all this pollution. No i całe te zanieczyszczenia wchodzą do ciała ryby. We eat them. My to jemy. So now the last and the best. Ostatnia grupa żywnościowa, najlepsza. Fruits and nuts. Owoce i orzechy. This is God creation. Bóg to stworzył. And the proof of this. Jest na to dowód. Is that if you stop to cultivate vegetables and grains and beans. Jeżeli przestalibyśmy uprawiać warzywa, nasiona, zboża i rośliny strączkowe, in less than 5 years, w czasie krótszym niż 5 they lat, are not going to exist anymore. Przestałyby istnieć na ziemi. Because naturally they don't have a growing process. Ponieważ naturalnie same się nie rozmnażają. But fruits, owoce, there is trees that is around for 100-200 years. Potrafią żyć 200-300 lat, drzewa. Giving fruit for the birds. Drzewa, które dają owoce. Giving fruit for the monkeys and all animals. Wszystkim zwierzętom, małpom. And giving food for the pleasure of the divine human being. I dają też owoce dla przyjemności istocie ludzkiej. And they are beautiful. Są wspaniałe. They have a natural water. Zawierają naturalną wodę. They contain a lot of prana.
zawierają wiele prany. That Steve will explain better what means. Steve wyjaśni, co to jest prana. And fruits is there forever. Owoce zawsze były na ziemi. And the birds, ptaki, take the seed, biorą nasiona, and split the tree all over. Rozprzestrzeniają. It's beautiful. Wszędzie. They smell beautiful. Wspaniale pachną. They look beautiful. Wspaniale ładnie wyglądają. And they taste delicious. I mają doskonały smak. If you eat only fruits, jakbyś jadł tylko owoce, and sometimes the seeds that we call nuts, i czasami nasienia, które nazywamy orzechami, and also dry fruits, i suche owoce, you have no idea how healthy you will be. Nawet sobie nie wyobrażasz, jaki zdrowy byś był. And they have distilled water. Zawierają wodę destylowaną. That is good for your body. Która jest dobra dla organizmu. So that this, when you take distilled water, jeżeli spożywasz wodę destylowaną, this water helps to get all the minerals that you have in excess. To pomaga usunąć minerały, które znajdują się w nadmiarze, and help you to clean your body. I pozwala oczyścić organizm. That's why that guy that was vegetarian for 30 years. Dlatego ten pan, który był wegetarianem przez 30 lat, został uleczony. Eating only fruits. Jedząc tylko owoce. And drink fruit juice. And many people have been cured. Owocowe soki. Many people have been cured from arthritis just from switching to distilled water for 6 months. Wiele osób zostało wyleczonych. Arthritis. To lekarz mi jakiś musi pomóc. Artretyzm, tak? Tylko jedyne leczenie polegało na tym, że pili tylko wodę destylowaną przez 6 miesięcy zamiast innych płynów. Because water, distilled water naturally wants to absorb minerals. Ponieważ woda destylowana naturalnie pochłania, rozpuszcza minerały. So it absorbs them out of your system. Więc wymywa je z ciała. I don't drink mineral water. Nie piję wody mineralnej. For more than 2 years. Ponad 2 lata. When I drink water, jak piję wodę, I only drink distilled water. Piję tylko destylowaną. The best source of distilled water. Najlepsze źródło wody destylowanej. Is the one that the natural do. To ten, który produkuje natura. It's when the sun. Słońce. Evaporates the water. Powoduje, że woda odparuje. Without the minerals, because they are heavy, they don't go. Bez minerałów. Woda paruje bez minerałów, bo minerały są zbyt ciężkie. They create the cloud. Tworzy się chmura. And go back as a rain. I spada z powrotem w postaci. This is the best water you can have. To jest najlepsza woda, jaką można mieć. It's beautiful. Jest wspaniała. If you live in a polluted area, jak żyjemy w przestrzeni zabrudzonej, when this water come down, jak woda spada, sometimes absorb the pollution. Czasami pochłania zanieczyszczenia powietrza. So the best to do, to co można najlepiej zrobić, it's wait for the rain to rain like 30 minutes. Niech deszcz najpierw popada z pół godziny. And then it's clean the air. Wtedy powietrze jest w miarę czyste. Then you take it. Wtedy to możesz zbierać. I only drink water from the rain. Piję wodę tylko z deszczu, tylko deszczówkę. Or distilled water. Albo wodę destylowaną. Now that we explain a little about food. Po tym, jak żeśmy wprowadzili trochę na temat jedzenia. Most of this information that we talk here. Większość tych informacji, które tutaj przekazujemy. Came from scientists. Przyszła od naukowców, that give up about the physical aspect, którzy zrezygnowali z aspektu fizycznego nauki, because there is no relation with everything I told you, ponieważ nie ma to związku z tym, o czym mówiłam, and develop a new way to see. Dla kogoś, kto chce rozwinąć nowe możliwości widzenia. We study a lot the Nobel Medicine Nobel Prize Alex Carrillo. Alex Carrillo. No. Powiedzmy Alex, będziemy go nazywać. We are going to talk a little more about him later. Alex, czyli noblista z medycyny. And we study a lot another doctor called Hilton Potema. Hilton Potema. And oni studiowali ich w
wiedzę, and some other doctors, i ich materiały naukowe. And some other doctors that understood, a także materiały innych lekarzy, that behind the physic, że poza materią exists something. Jest jeszcze coś. And they want to know what this something is. Chcieli się dowiedzieć, co to jest. And they realize, i odnaleźli to, that this something that built the physic, jest coś, co tworzy materię. It's powerful. I to ma moc. And it's pure energy. I to ma wielką, i to jest właśnie to, co tworzy materię, ma wielką moc, jest czystą energią. And come from the light. I pochodzi ze światła. Because if you take the sun away from us, jakbyśmy zabrali słońce od nas, life it's not going to be able to exist. Życie nie będzie więcej egzystować. No form of life without light. Żadna forma życia bez światła nie istnieje. So the pure source, czyste źródło, comes from the sun. Pochodzi ze słońca. And we call this, nazywamy to, this source that comes from the light, to źródło, które pochodzi ze światła, we call this prana. Nazywamy to praną. And prana is just an old word for light. It's nothing prana mysterious. Prana to w zasadzie inna nazwa dla światła. And when you learn that you can live with this energy, when you learn how to live, ja, jeżeli dowiesz się, w jaki sposób żyć z tej energii, life change. Życie się zmieni. And that's what I'm going to teach you now. I teraz chcę wam o tym powiedzieć. There is two ways for you to connect your body to this source. Są dwie metody, żeby podłączyć ciało do tego źródła. One it's slow. Pierwsza wolna. And other it's quick. Druga szybka. The slow way. Wolna droga. It's metoda. You to start to change your diet. Polega na stopniowej zmianie diety. If you eat meat, jeżeli jesz mięso, try to stop. Przestań jeść mięso. If you eat vegetables and you are vegetarian, jeżeli jesteś wegetarianinem, a jesz warzywa, start to eat them without cook and put condiments and salt and all that things. Jedz je w postaci czystej, bez gotowania i bez dodatków żywnościowych. When you reach the point that you're eating only fruits and juices and nuts and dry fruits, jeżeli już dojdziesz do takiego etapu, że jesz tylko owoce, suszone owoce i orzechy, then you can stop your digestive system. Wtedy już możesz zatrzymać system trawienny and activate your brain system. I uruchomić system mózgowy. The second way to do it, druga metoda, która prowadzi do tego, is the way Steve and I choose to do. Metoda, którą ja i Steve wybraliśmy. It goes straight to the stop the digestive system. Polega na natychmiastowym zatrzymaniu systemu trawiennego. And wake the brain system. I obudzić system mózgowy. Both has one process, very good design. Obydwa są procesem bardzo dobrze opracowanym. That we call the 21-day process. Nazywamy końcówkę obydwu nazywamy procesem 21-dniowym. This process is divided in three groups of 7 days. Podzielony jest na 3 siedmiodniowe etapy. The first 7 days. Pierwszy etap. We call the desert. Nazywamy pustynią. Because you have to stop absolutely everything. Ponieważ musisz zatrzymać zupełnie wszystko. No drink, żadnych napojów. No food. Żadnego jedzenia. For 7 days. Przez 7 dni. This is very radical, we know. Wiemy, że to jest bardzo radykalne. We passed through this process. Przeszliśmy przez to. No socializing. I żadnego zbierania się z przyjaciółmi. The chains are so deep and hard. Zmiany są takie głębokie. That we cannot say what we're gonna happen. Że trudno przewidzieć, co się będzie działo. But what we can say for sure. Na pewno możemy powiedzieć. It's that you're not going to die. Nie umrzesz. If you know what you are doing. Jeżeli wiesz, co robisz. And if you have conscience why you are doing. Jeżeli masz świadomość tego, dlaczego to robisz. And if you're ready, jeżeli jesteś gotowy, to pass through your
process. Żeby przejść przez ten proces. Because everybody will have your own process. Ponieważ każdy ma swój własny proces. This 7 days without drink and without food. Te 7 dni bez picia i bez jedzenia. We force your body. Zmuszasz organizm. To take the deeper toxins. Żeby wziął najgłębsze toksyny. And bring to the surface. I wyrzucił je na powierzchnię. And we force your pituitary and pineal gland. I zmuszamy naszą przysadkę i szyszynkę. To wake. Żeby się obudziły. Because process it, energy. Start processing energy. Żeby rozpoczęły proces energetyczny. And when once you stop this old and entire factory. W momencie, kiedy ta stara, zmęczona fabryka się zatrzyma. With conscience. Ze świadomością. Because people die when they don't eat. Ludzie umierają, jak nie jedzą. Because they don't have conscience that they have another factory. Ponieważ nie wiedzą, nie są świadomi tego, że mają inną fabrykę. The energy to wake this other factory. Nigdy nie kanalizują energii, która miałaby zbudzić tą drugą fabrykę. They don't make this work. Zatrzymują pracę tego. And they don't make this work. I nie pozwalają temu pracować. So they die. Dlatego umierają. But in your case, in my case, w mojej i waszej sytuacji, we are going to do this because we want it. Robimy to, ponieważ chcemy tego. And it's completely different. To jest zupełnie coś innego. So this seventh first day, it's the most hard in all the process. Te pierwsze 7 dni to najtrudniejszy etap procesu. You don't need orientation to do it. You don't need orientation. You don't need somebody to supervise you. Nie potrzebujesz nikogo, kto by cię przez to przeprowadził. We did by ourselves. Sami to zrobiliśmy. With less knowledge than you have. Wiedzieliśmy na ten temat mniej niż ty teraz. But we were so sure about it. Byliśmy tak pewni tego. That in any moment we thought that we are not going to. W każdym momencie wiedzieliśmy, że nie będziemy. In the sixth day. W 16 dniu. Steve was on the floor on one side. Steve leżał w jednym rogu pokoju. I was in the other side. A ja w drugim rogu. And the only thing we could say to each other. Jedyna rzecz, którą mogliśmy powiedzieć sobie. Are you alive? Ja, jeszcze żyjesz? And he said, yeah, what about you? On powiedział, tak, a ty? That's the, because we couldn't function. Nie mogliśmy po prostu funkcjonować. But after past this the seventh first day. Po tym, jak te pierwsze 7 dni minęły. You start to experience. Zaczynasz doświadczać. The adaptation of your body. Że ciało zaczyna się przystosowywać. And when you put water again. Jeżeli teraz zaczniesz pić wodę. And 25% fruit juice. I sok owocowy 25% back in your body, z powrotem do ciała, you create the fluid, tworzysz przepływ, that helps to eliminate, który eliminuje, pomaga wyrzucić the toxin that the first 7 days put in the surface. Toksyny, które w pierwszych 7 dniach zostały wyrzucone na powierzchnię. So drink whatever you want. Chcesz, the quantity you want. Ilość, ile chcesz. Because this will help your body. To pomoże organizmowi. To clean. We recommend a liter and a half a day, but yeah, depending on how many toxins you had, I found on the go ahead. We recommend a liter and a half a day. To co byśmy polecali, to około 1.5 litra dziennie, ale. But I found out on the third week I'd eliminated most of the toxins. Po 3 tygodniach stwierdziłem, że większość toksyn usunąłem. And my craving for water went down. I moje życzenie picia wody zmalało. I didn't understand at the time why. Wtedy nie wiedziałem dlaczego. So I continued to drink a liter and a half, which doesn't hurt anything. Kontynuowałem 1.5 litra codziennie, co w zasadzie nie przeszkadzało. So in the first 7 days. W pierwszych 7 dniach. You don't think in food very much. You don't think in food. Przez pierwsze 7 dni nie myśl o jedzeniu za dużo. Everything you want is water. Wszystko, co będziesz chciał, czego będziesz sobie życzył, you to będzie dream woda. To have just a little water. Marzysz po prostu o tym, żeby mieć troszkę wody. I used to be like 3-4 hours inside of the bath. Leżałam 3-4 godziny obok wanny. Take the water from my body. Brałam wodę ze swojego ciała. But when you put the drink back,
Jeżeli zaczniesz pić ponownie, then the food come back to your mind. Jedzenie wróci do umysłu. And you dream with chocolate. I marzysz o czekoladzie. You dream of a piece of bread. Marzysz o kawałku chleba. You dream for pasta. Marzysz o pasztecie. A pizza. O pizzy. Don't watch TV. Ale o pierwszym tygodniu mówimy teraz. O pierwszym, tak. Second week jest? The second week. Nie, the second week. Second and third week. Yeah, wait. No w drugi wolno. Może ja powtórzę wolniej. I will repeat. W pierwszym tygodniu, ponieważ ciało się tak bardzo wysusza, że pragnienie picia jest takie ogromne, że o niczym innym człowiek nie myśli tylko o piciu. Natomiast w drugim tygodniu, jak już pije dowoli, no to już nie myśli o piciu, tylko o błocie, o jedzeniu. So try to distract yourself. Staraj się jakoś rozerwać. Watching funny movies. Oglądając filmy komiczne. Reading good books. Czytając ciekawe książki. Develop some type of art. Może poświęć się trochę sztuce. Walking. Spacer. Go into the sun and try to wake your pineal and pituitary more. Przebywaj na słońcu po to, żeby obudzić przysadkę w większej części. And drinking. I pić. In the third group of seven. W trzeciej grupie, czyli w trzecim tygodniu. You can put the water and now you can have concentrated juice. Możesz pić wodę i soki już takie normalne, nierozcieńczone. In this third week you still dream for food. W trzecim tygodniu nadal marzysz o jedzeniu. But now it's not so hard. Ale już nie jest tak ciężko. Because your body is already adapting. Ponieważ ciało już się zaadaptowało. To don't have them anymore. Że nie potrzebuje tego więcej. When you finish the 21 days of cleaning process, po tym jak proces czyszczenia, oczyszczania się 21-dniowy, you have two choices in your life now. Możesz wybrać jedno z dwóch. If you don't want, jak nie chcesz, to eat again, jeść ponownie, you don't need it anymore. Nie potrzebujesz tego więcej. Your DNA now, twoje DNA teraz, it's ready. Jest gotowe, to process the light. Żeby przetwarzać światło. You don't need this factory anymore. Nie potrzebujesz tej fabryki już. And you already, your body already know. I już twoje ciało wie. How to process life. W jaki sposób przetwarzać życie. And take from the air and from the light. Pobierać ze światła i z powietrza. Everything your body need. Wszystko, co potrzebuje. If you in one point of your life study metaphysical or chemical, jeżeli w pewnym etapie swojego życia studiujesz metafizykę, they talk a lot about the forever source of water. Może znajdziesz coś takiego jak wieczne źródło życia. And they talk a lot about the forever life. I życie wieczne. This is all inside of you. To jest wszystko w tobie. We are so perfect. Jesteśmy tak doskonali. That we are able to live. Że możemy żyć. With our inside system. Z całym tym naszym systemem wewnętrznym. With no dependencies of the outside. Bez żadnego uzależnienia się od But zewnętrza. We need to reprogram. Potrzebujemy tylko przeprogramować. Your belief and your body. Twoje ciało i twoje wierzenia. So you have two choices now. Masz dwa wybory. If you want, jak chcesz, to have some pleasures, mieć trochę przyjemności, you're free for. Jesteś wolny. If you want to have a piece of chocolate, jak chcesz zjeść kawałek czekolady, go for. Zjedz sobie. Without guilty. Nie czuj winy. You know you don't need them. Wiesz, że nie potrzebujesz tego. You know they are not giving you life. Wiesz, że nie dają ci życia. But they are a good pleasure. Ale jest to przyjemność. But and now that your body is clean. Teraz, jak już twoje ciało jest czyste. If you put a little piece of chocolate. Jak zjesz kawałek czekolady. And you use your mouth to dissolve that. I używasz buzi do tego, żeby to rozpuścić. It's not going to be so damaged. Nie zniszczy to tak ciała bardzo. Because it will be one element. Ponieważ będzie to jeden element. Away quick. Który szybko zostanie wydalony. So, and if you wanna have some fruit, and if you wanna have some pleasure, jeżeli chcesz mieć, zjeść trochę owoców, mieć trochę przyjemności, you are not forbidden to have. Nikt ci tego nie zabrania. I had some little,
after the process. Ja trochę po procesie zjadłam. But I didn't like the feeling here anymore. Ale nie lubiłam tego odczucia wewnątrz. That's why we decided to don't have it. Dlatego zdecydowaliśmy się już nie pobierać tego. Because it was not a pleasure anymore. Nie stanowiło to przyjemności już. And if you decide to have some pleasures, jak decydujesz się na przyjemność, digest in your mouth. Traw to wewnątrz usta. Don't use your stomach anymore. Nie używaj żołądka już. Do the process to eat only in your mouth. Niech cały proces jedzenia odbywa się tylko w buzi. And do very slow. Rób to bardzo powoli. Try to don't eat food again. Postara się nie powracać do jedzenia. It's better you eat a little piece of chocolate. Lepiej zjedz kawałek czekolady. Then a bean and a rice. Niż na przykład ryż albo rośliny strączkowe. At least it's a pleasure. Przynajmniej będziesz miał przyjemność. You decided. Sam zdecydujesz. You are free. Jesteś wolny. You know you don't need things. Wiesz, że nie potrzebujesz tego. And if you wanna have. Jeżeli chcesz. Enjoy it. Cieszyć się tym. And that is the process. Tak proces wygląda mniej więcej. Simple. Prosty. Quick. Szybki. Very efficient. Bardzo efektywny. And gives you a freedom that you all your life you were looking for. Da ci uwolnienie, wolność, na którą czekałeś całe życie. And if you keep not eating. Jak będziesz kontynuował to niejedzenie. Look what happened. Zobacz, co się stanie. The old age stop. Wiek starości zatrzyma się. The white hair just disappear. Białe włosy, siwe włosy znikną. Your skins go back to balance. Skóra powróci do równowagi. The lines go away. Te linie, czyli zmarszczki, znikną. Your energy. Energia. It's unbelievable. Jest nie do wiary. You don't need to sleep. Nie musisz spać. You never tired. Rzadko kiedy się męczy. You can do everything you want. Możesz wszystko co robi. And you are always 20 years old. Zawsze masz 20 lat. You're like a funny and happy human being walking around. Cieszysz się jak komik, który wokoło spaceruje. Because you light. Jesteś. The only thing you need. Wszystko co potrzebujesz. Is the sun. To słońce. It's available for you. Jest pełno go. Cost zero money. I kosztuje zero pieniędzy. And gives everything you need. Daje wszystko, czego potrzebujesz. So that's the simple process. To jest ten prosty proces. You decide what time you want to do it. Sam zdecydujesz, kiedy będziesz chciał to zrobić. Which way you want to do it. W jaki sposób chcesz to zrobić. We can help you, give you information. Możemy ci pomóc poprzez danie wiadomości. But you do by yourself. Ale zrobisz to sam. It's something important for anybody that decides to go through this process. Jest coś ważnego, o czym trzeba wiedzieć, jeżeli decydujesz się na proces. When we eat food, it's commonly understood. Jeżeli jemy to, co zazwyczaj rozumiemy, that our stomach breaks down that food. To, co zazwyczaj rozumiemy, jedzenie zostaje w żołądku rozpuszczane. In the small elements. Albo dzielone, rozdrabniane na drobniutkie cząsteczki. And your body reconfigures those elements to make your skin, your blood, your bone and everything. I ciało używa ponownie tych cząsteczek, żeby budować skórę, krew, kości i tak dalej. That doesn't make sense to me. Dla mnie, ja w tym nie widzę sensu. And according to my research, zgodnie z wynikami moich badań, what our stomach does when we eat something, co robi nasz żołądek, kiedy coś zjemy? Is burn that the same way a train, for example, that runs off of coal, burns coal. Żołądek spala to jedzenie w podobny sposób, jak parowóz spala drewno. It breaks this down into pure energy. Czyli zamienia to na czystą energię. The waste goes out here. Pozostałości są wydalane. All through your skin. Albo przez skórę. Your lungs. Albo przez płuca. And the only thing that's left is a pure energy. To, co zostaje, to czysta energia. The body then, based off of its programming, i teraz ciało, w zależności od tego, jak jest zaprogramowane, condenses this energy, tą energię skupia, kondensuje, to create all the elements in your body.
żeby wyprodukować wszystkie inne elementy potrzebne organizmowi. Your blood, your skin, your bones, everything. Skórę, kości, krew i tak dalej. When you go through the process to stop eating, jeżeli zaczynasz przechodzić proces, w którym przestajesz jeść, and you turn this off, i wyłączysz to, your body has a program to survive. Ciało ma program przeżycia. Since during this process you're conscious that something new is going to be happening here, ponieważ przechodzisz przez ten proces w pełni świadomy, coś nowego zacznie się tam dziać. Your pituitary and your pineal, szyszynka i przysadka, which condense this electromagnetic energy, które kondensują tą energię elektromagnetyczną, start taking this energy out of the air you breathe, which is very easy to do. Zaczynają pobierać energię od powietrza, które wdychasz. Jest to bardzo łatwe do wykonania. Because to get the energy out of the air requires very little energy. Ponieważ żeby pobrać energię z powietrza, trzeba bardzo mało energii. A lot less energy than it does for your stomach to get the energy out. Znacznie mniej energii niż energii poprzez spalanie żołądku. And also through your skin, all the air around you. Także przez skórę, całe powietrze wokół ciebie. And it's processed by this energy processor here, this condenser. I ten kondensator energii też bezpośrednio ją pobiera. So what we're trying to do is right now, if you eat, you process nearly 100% of your energy here. Prawie 100% żywienia, które spożywamy, jest tutaj przetwarzane. But now you turn this off and this causes this to go up, to produce energy more here. I jeżeli ten dolny system jest zamknięty, to produkcja energii przechodzi do góry. So after the process, maybe this is at 90% function, and this maybe is now at 10%. Więc po procesie system górny tworzy 90% energii dla organizmu, a dolny może 10%. So we experimented after the process with food. Po procesie zaczęliśmy doświadczać z jedzeniem. Basically some juice, szczególnie soki owocowe, some chocolate, czekoladę. Things that we knew, if we put in here, wiedzieliśmy, że jak zjemy coś, wprowadzimy tutaj, this processor could get some energy out of it. W tym procesie uzyskamy trochę energii. The next day, następnego dnia, we have a little hungry feeling. Odczuwaliśmy drobny głód. And I thought about that, I said, what's happening here? I'm not supposed to be hungry. Pomyślałem, no co się dzieje, przecież nie powinienem odczuwać głodu. Now, I'm not eating really anything other than a little juice. Przecież nic nie jem, no chyba że poza piciem soku. But something's happening here. Ale coś tam się jednak dzieje. When I started drinking a little juice, jak zacząłem pić małe ilości soku, I turned this factory on a bit. Włączyłem tą fabrykę znowu. Maybe it's back up to 20%. Może podniosłem jej produkcję do 20%. So this goes down to 80%. It's got to be balanced. A więc to spadło do 80%, żeby była równowaga. Anytime something doesn't perform at 100%, w czasie kiedy coś nie działa w 100%, it atrophies a little. Trochę jak gdyby zanika. Somebody that runs 50 kilometers a day, ktoś, kto biega 50 km dziennie, is going to have an easier time running 50 kilometers than somebody who never runs. Dużo łatwiej przebiega te 50 km niż ktoś, kto nigdy nie biegał. Because the muscles and the other systems of the body that enable them to run 50 kilometers, ponieważ cały system, cały organizm i mięśnie nie są w stanie przebiec 50 km. And the person that always does it is near 100%. Aha, ten kto biega te 50 km dziennie, to jego ciało, mięśnie bez problemu, z łatwością to robią. So the point is to allow this to remain at 100% for a long period of time, to get make it strong. Najważniejszy punkt, jeżeli chcesz, żeby to w 100% działało przez długi okres czasu. And I'm not saying, the only thing I'm saying is that you understand the process, because many people do this process. Okay. The reason I'm saying this is so you understand something. There are many people that have went through this process. To o czym mówię
i rozumienie moje i wasze pochodzi od wielu ludzi, którzy przeszli przez ten proces. And then because of desires, ta wiedza wzięła się stąd, że wiele osób, które przeszły przez ten proces i nie potrzebowało się już odżywiać, jednak chciały eksperymentować z odżywianiem się i kawałki tam, jak się mówi, łakomiły się czasami. And they find themselves slipping back to turning this on and this going back down again. Creating a hungry feeling. Powoli zauważali, że ten proces zaczyna znowu kierować się w dół. And they're like, what's happening? This is supposed to work. I'm not supposed to be hungry. I'm not supposed to be living off of light. I myślą, no jak to się dzieje przecież? No powinienem żyć w świetle. Jak to się dzieje, że teraz coraz więcej głodu odczuwam? But they just haven't given this enough time to get really strong. Tak naprawdę nie dali temu wystarczająco dużo czasu, żeby się wzmocniło, w pełni wykształciło. Remember, it's probably been in most people running at 10% for 30, 40, 50 years. U większości ludzi to funkcjonowało powiedzmy w 10% przez 30, 40, 50 lat. It's a lot to expect it to get it 100% in 3 weeks. A więc, żeby odwrócić ten cały proces w ciągu 3 tygodni, no to jest bardzo duże zadanie. If you're in a wheelchair for 30 years, you're not going to expect to be able to walk normally in 3 weeks. A jeżeli jeździsz na wózku inwalidzkim przez 30 lat, to chyba nie myślisz, że w ciągu 3 tygodni będziesz już hasał. So I'm not telling people to not experiment with food after the process. Nie mówię ludziom, żeby nie eksperymentowali z jedzeniem po procesie. Only to understand what is happening in the body so that you don't get discouraged. Po to tylko, żeby zrozumieć, co się dzieje w organizmie, żeby nie zrezygnować. Because I got discouraged. Mnie to trochę, u mnie spowodowało to pewne zwątpienia. I jumped into it believing in 100%. I więc wskoczyłem to, żeby osiągnąć 100%. After 3 weeks, I eliminated my hungry feeling. Po 3 tygodniach wszelkie odczucia głodu zniknęły. And then 6 months later, 6 miesięcy później, I decided to experiment with food. Zacząłem eksperymentować z jedzeniem. And that feeling came back a little bit. I to odczucie powoli zaczęło wracać. But I'm glad it did. Cieszę się, że tak się stało. Because it helped me understand what was happening. Pozwoliło mi to zrozumieć, jak to funkcjonuje. And that's why we're experimenting now, stopping even liquids like water. Teraz to, co żeśmy eksperymentowali, to przestaliśmy też pobierać żadnych płynów, nawet wody. Because for 2 months before coming here, I had zero water, zero and nothing. Przez ostatnie dwa miesiące, zanim tutaj przybyłem, nic nie pobierałem do ust, nawet wody. And I felt the strongest here that I ever had. I czułem się, no. To był okres mojego życia, w którym czułem się najlepiej, najsilniej. But even if you drink only water, jeżeli pijesz tylko wodę, this energy factory down here is not at 0%. Ta fabryka energii nie jest całkowicie wyłączona, 0%. Because water contains prana. Ponieważ woda zawiera pranę. Energy. Energię. So if you put it in here, this thing wakes up again and says, ooh, I can process energy again. Somebody put something in here. Więc jeżeli wprowadzasz to do żołądka, żołądek się budzi i mówi, oho, jest coś do roboty, mogę przetwarzać energię. And if this goes up to 5% processing the total energy of your body, jeżeli to się staje powiedzmy 5% całej energii ciała, this is going to slow down to 95%. Tam to spadnie do 95%. If one day you don't put water in, i jeżeli pewnego dnia nie będziesz pił, you don't have 100% energy, because this isn't going to jump up to 100 right away. Nie masz 100% energii, ponieważ to się nie zmieni gwałtownie na 100%. So when you feel hungry, it's not an illusion. Your body is starving for energy. Więc jeżeli czujesz głód, to nie jest iluzja, ponieważ ciało chce energii. But now we are studying the transmutation. W tej chwili studiujemy przemianę. When you open this 100%, jak otworzysz te 100%, you have no idea what happened. Nawet sobie nie wyobrażasz, co się staje. These two glands it's able to transmutate. Te dwa gruczoły mogą przemienić. And I know people. Znam ludzi. That drink poison. Którzy piją truciznę. And nothing happened. Nic się nie dzieje. I know these people. Znam takich ludzi. It's possible. To jest możliwe.